Witam Was serdecznie. Po ostatnim odcinku, w którym opowiadałem o instrumencie elektronicznym, w zasadzie cyfrowym syntezatorze, dzisiaj wracam do starszego instrumentu elektromechanicznego. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj opowiem Wam coś o fortepianie elektrycznym albo pianinie elektrycznym firmy Wurlitzer, którego mam okazję tutaj mieć. Usłyszymy, jak brzmi, zobaczymy, jak wygląda w środku, ale najpierw troszeczkę historii firmy. Wurlitzer to amerykańska firma założona w 1853 roku w Cincinnati przez niemieckiego imigranta Franza Rudolfa Wurlitzera. Na początku swojej działalności firma importowała z Niemiec instrumenty strunowe, dęte drewniane i dęte blaszane w celu sprzedaży ich w Stanach Zjednoczonych. Początkowe sukcesy Wurlitzer odniósł głównie dzięki kontraktom z armią amerykańską, dla której dostarczał instrumenty dęte dla orkiestr wojskowych. W 1880 roku firma rozpoczęła produkcję fortepianów i ostatecznie przeniosła się do North Tonawanda w stanie Nowy Jork. W nowej siedzibie szybko rozszerzyli produkcję o inne instrumenty, m.in. pianole i organy teatralne, popularne w czasach kina niemego. Z biegiem czasu Wurlitzer przejął szereg innych firm, które produkowały różnorodne, mało powiązane rzeczy z produktami firmy, w tym na przykład sprzęt kuchenny, radia, czy nawet sprzedawała karnawałowe przejażdżki. Wurlitzer prowadził również sieć sklepów detalicznych, w których oferowano produkty firmy. Wraz z rozwojem technologii firma zaczęła produkować pianina elektryczne, organy elektroniczne i szafy grające, a ostatecznie stała się znana bardziej z szaf grających i automatów sprzedających, które nadal są produkowane przez Wurlitzera, niż z prawdziwych instrumentów muzycznych. Udziały Jukebox Wurlitzer zostały sprzedane do Niemiec w 1973 roku i tam się przeniosła produkcja, a w 1988 roku amerykańskie zakłady produkujące fortepiany i organy zostały nabyte przez Baldwin Piano and Corporation. W 1996 roku firma Baldwin Corporation, w tym aktywa Wurlitzera, zostały przejęte przez Gibson Guitar Corporation. 10 lat później Gibson przejął marki Deutsche Wurlitzer oraz Wurlitzer Jukebox i Vending Electronics, na krótko łącząc najbardziej znane produkty Wurlitzera pod jednym wspólnym szyldem. Baldwin zaprzestał produkcji pianin marki Wurlitzer w 2009 roku. Automaty sprzedające są nadal produkowane w Niemczech pod nazwą Wurlitzer i są własnością firmy Gibson. Firma zaprzestała produkcji szaf grających w 2013 roku, ale nadal sprzedaje części zamienne. Piano Wurlitzer to instrument mechaniczno-elektryczny, podobny zresztą troszkę do fortepianu Rhodes, ale jednak konstrukcję ma całkowicie inną, a zdecydowanie inaczej brzmi. Mechanizm jego jest bardzo precyzyjny i wyszukany. Potem otworzymy go i zobaczymy, jak on jest skonstruowany w środku. Instrument wymyślił Benjamin Meissner, amerykański inżynier i wynalazca, który od wczesnych lat 30. XX wieku pracował nad różnymi typami pianin elektrycznych i organów elektronicznych. Jest też wynalazcą tak zwanego wykrywacza wąsów kota, czyli detektora kryształkowego, który w latach 20. XX wieku był używany w radiach detektorowych. Wróćmy jednak do pianina elektrycznego Wurlitzer. Pierwsze egzemplarze zostały wyprodukowane w 1954 roku
i produkowane były do 1984 roku. Pierwotnie fortepian był przeznaczony do użytku, można powiedzieć, szkolnego i te instrumenty dedykowane były nauczycielom i uczniom. Jednak szybko dostosowany został do występów na żywo, powstały więc modele sceniczne z dołączonymi nogami i modele konsolowe z budowanymi ramami. Instrument sceniczny był używany przez kilku popularnych artystów, takich jak Ray Charles, Joe Zawinul czy Supertramp i wielu innych. Ponieważ piano Wurlitzer jest urządzeniem elektromechanicznym, może wymagać sporadycznej konserwacji, takiej jak wymiana i ponowne dostrojenie uszkodzonych stroików, jednak jest wystarczająco stabilny, aby można go było używać przez długie lata. Instrumentem, którym dzisiaj tutaj dysponuję, jest pianino firmy Wurlitzer. Ten model akurat to jest model 200. Przed tym modelem bardzo dużo różnych innych modeli firma wyprodukowała. Mówię o pianinach takich elektromechanicznych, ponieważ można powiedzieć, że zaczęło się to od modelu 100. Były modele i 120, i 140, i 140B. One się różniły różnymi rzeczami, obudową. Zasada w zasadzie działania tych pianin była bardzo podobna do siebie. Nie mówię tu w tym momencie o normalnych fortepianach i pianinach tej firmy, która takowe też produkowała, tylko mówimy o tych pianinkach przenośnych, elektrycznych, które były stosunkowo lekkie i bardzo chętnie używali tego pianina muzycy grający nawet nie zawodowo na estradzie, ale akompaniujący w jakichś przedsięwzięciach amatorskich, czy w lokalu, czy na jakichś amatorskich scenach, ponieważ pianino było stosunkowo lekkie, łatwe do przeniesienia, łatwe do przetransportowania. Model 200, produkowany od 1968 roku, pierwszy model, który dostał tą obudowę z plastiku, co spowodowało, że instrument zrobił się zdecydowanie lżejszym instrumentem. Oczywiście dostał nóżki i dostał sustain pedał, który wykorzystuje tutaj taki ciekawy patent. Jest po prostu na lince Bowdena, czyli tak jak powiedzmy hamulce w rowerze, hamulce w motocyklach, normalna linka w pancerzu ciągnąca mechanizm. Czemu mówię o tym, że to jest akurat ciekawy model, bo model 200? Ten model produkowany był w kilku kolorach tej obudowy tutaj z góry. Tutaj mam właśnie taką obudowę w kolorze beżowym. On jeszcze mógł mieć tą pokrywę w kolorze takim czerwonawo-bordowym, były też zielone, no i oczywiście były czarne. Można powiedzieć, że to jest przedostatni model tego pianina, który został wypuszczony, bo ostatni model tego pianina to był model 200 z literką A. Jeszcze na samym końcu od 1978 roku powstał model B, który był zasilany akumulatorami, nie potrzeba go było włączać do prądu, do sieci. Natomiast model 200A był najbardziej popularnym modelem, ale generalnie występował, jeżeli chodzi o tą przykrywę w kolorze czarnym, to było standardem w tym modelu. Został wyprodukowany w największej ilości. Model 200A miał takie minimalne udoskonalenia, że tam potem w środku, jak go otworzymy, jest taka płyta metalowa, która przykrywa przetworniki i ona spowodowała, że instrument miał jeszcze mniej brumu, takich zakłóceń z przetwornika, czego po prostu w tym modelu 200 nie było jeszcze, to znaczy było też to ekranowanie, ale ono było troszkę gorsze i te modele miały troszkę większy przydźwięk. Niemniej jednak ten model został wypuszczony w mniejszej ilości i w tej chwili niektórzy uważają te modele jako takie modele kolekcjonerskie,
z racji mniejszej liczby wyprodukowania tych instrumentów i różnych kolorów tej obudowy, gdzie w modelu 200, a najczęściej to była obudowa czarna. Instrument, jak powiedziałem wcześniej, mechaniczno-elektryczny. Zasada bardzo zbliżona jak fortepianie Rhodes, którego kiedyś prezentowałem w pierwszych odcinkach, ale niemniej jednak różniący się. Moim zdaniem mechanika tego pianina jest zdecydowanie precyzyjniejsza i bardziej wyrafinowana, przez co bardzo dobrze się na tym pianinie gra. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o manualną sprawę, zdecydowanie lepiej się gra na pianinie Wurlitzer niż na pianinie Rhodes. Dla mnie ono jest takie jakieś, mówię o Rhodesie, bardziej takie tempe w graniu, a ten instrument jest bardzo przyjemny, ma bardzo przyjemną klawiaturę i bardzo przyjemną mechanikę. 64 klawisze, czyli to jest 5 oktaw i troszeczkę jeszcze, czy dodatkowe klawisze. Dwa potencjometry. Jeden potencjometr to jest potencjometr z włącznikiem, który włączamy instrument i nim regulujemy siłę głosu tego instrumentu, a druga gałeczka, drugi potencjometr służy do ustawiania wibrata, ponieważ ten instrument ma elektroniczne vibrato. Niemniej jednak nie jest zmienna amplituda tego vibrata, tylko sama głębia tego vibrata, czyli sama głębokość wibrowania. Możemy ją dodawać większą albo mniejszą, ale generalnie bardzo ładnie ona tutaj pracuje i to vibrato jest bardzo przyjemne. Instrument wyposażony jest w swój własny wzmacniacz w środku. W tym wypadku instrument 200 i te instrumenty 200A miały wzmacniacz tranzystorowy 30-watowy i tutaj są dwa głośniczki, które grają na instrumentalistę, także możemy sobie ten instrument słyszeć bezpośrednio i regulować siłę głosu i regulować tą głębokość tego vibrata. We wcześniejszych instrumentach, takie jak wspomniałem, tam w instrumencie model 100 czy 120 czy 140, były jeszcze modele 140, 140B, one tam miały różne swoje udoskonalenia, ale one wszystkie miały obudowę drewnianą. Ewentualnie były używane też takie płyty pilśniowe, które były wkomponowane w tą obudowę i one były też takie bardziej stacjonarne, a co za tym idzie, były cięższe, ponieważ cała obudowa drewniana była cięższa od tej obudowy tutaj plastikowej. No i w tamtych starszych modelach, to chyba było do modelu 145, były wzmacniacze lampowe w środku instrumentu, a model 145B już dostał wzmacniacz tranzystorowy, ale one były równolegle produkowane. No i potem ten model 200 jako pierwszy już z plastikową obudową, która była łatwiejsza w produkcji, ponieważ forma i pewnie wtryskarka jakaś plastikowa modelowała od razu całą obudowę górną tego instrumentu. Zanim instrument otworzę i pokażę Wam, jak on jest zbudowany w środku, to pierwsza rzecz, zagram na nim bez żadnej elektroniki, bez żadnego wzmacniacza, bez niczego. On jest całkiem przyjemnie słyszalny, gdyż zasada wydobywania dźwięku w tym instrumencie, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo jest zbliżona do fortepianu Rhodes, ale jednak tutaj nie ma takich długich strun w formie prętów, tylko są takie specyficzne blaszki, w które uderza młotek, ale młotek już nie jest taką z końcówką gumową jak w pianinie Rhodes, tylko normalnie młotek ofilcowany, bardzo zbliżony do normalnego fortepianu czy do normalnego pianina. I ten instrument, nie wiem, chyba dzięki temu jest zdecydowanie lepiej słyszalny akustycznie, czyli jak nie jest w ogóle uruchomiony żaden wzmacniacz i żadna elektronika. Zademonstruję Wam tu, że jednak jego słychać tu. No a teraz go włączymy, uruchomimy. Włączam.
No i ustawiam jakąś siłę głosu jego. Teraz kompletnie nie jest uruchomione vibrato. Troszeczkę słyszymy tego takiego szumu, takiego przydźwiękowego, ale to co mówiłem wcześniej. Ale instrument bardzo czytelnie gra. Teraz pokażę Wam, jak to vibrato tutaj działa. Dodaję go. Już go słyszymy. Można go jeszcze więcej dołożyć. Jest bardzo czytelny. I teraz damy na maksa vibrato. Bardzo przyjemne. Ale niekoniecznie musi go być tak dużo. I w tym momencie też ładnie to współbrzmi. No to co? Zobaczymy do środka, co tam w nim dżemie. Ale muszę go otworzyć. Widzimy tutaj część mechanizmu z tyłu. Jak to pracuje, widać tu, jak się ruszają te poszczególne rzeczy. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo precyzyjna mechanika jest w tym pianinie. Tu byśmy mogli z boku zobaczyć, jak mechanizm działa, ale może ja bym jeszcze spróbował ten ekran zdjąć, to byśmy tutaj z góry zobaczyli te... Ponieważ tak, tu mamy wzmacniacz. O, może ja tutaj tym śrubokrętem pokażę. Tu jest wzmacniacz. Końcówka mocy na tranzystorkach. Tu są dwa głośniki i tu są te dwa potencjometry, którymi regulujemy. Jak uruchomię, to wtedy go słyszymy ładnie. Mój wskaźniczek. Tutaj, pod tymi wszystkimi śrubkami, każda śrubeczka przykręcony ma jedną strunę, jedną taką trzcinkę, w którą uderza młoteczek i wydaje dźwięk. Oczywiście od najmniejszej, czyli od najwyższego dźwięku, do najdłuższej i do najszerszej, tutaj na samym końcu. Teraz właśnie słyszymy taki większy brum, ponieważ zdjąłem tą osłonę, która ekranuje, ponieważ tutaj jest przy tych blaszkach, przy tych strunach, w które uderzają młotki, jest przetwornik od razu i nie ma teraz tej osłony ekranowanej i brum jest zdecydowanie większy. Te wszystkie listeweczki, które tu widzimy z góry, które się ładnie podnoszą w momencie, gdy gramy, opatrzone są tutaj filcami, tłumikami filcowymi. W momencie, gdy jest klawisz uderzony, tłumik się podnosi i dźwięk wybrzmiewa. W momencie, gdy klawisz się puszcza, no to automatycznie tłumi. Teraz podnoszę pedałem wszystkie tłumiki, czyli po prostu praca normalnego sustain pedału. Także zasada tego pianina elektrycznego firmy Wurlitzer cały czas jest taka sama jak zasada działania zwykłego pianina czy zwykłego fortepianu. Bardzo też zbliżona do mechanizmu pianina Rhodes, aczkolwiek uważam, że
cała ta mechanika tutaj, która jest dokładnie zrobiona z drewna, z filcami, wytłumienie każdego uderzenia, żeby wszystko jak najciszej chodziła cała mechanika, jest zdecydowanie precyzyjniejsza moim zdaniem niż w pianinie Rhodes. To tak wygląda i brzmi pianino firmy Wurlitzer. Myślę, że w tym odcinku znowu dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy związanych z tym instrumentem. Jeżeli Wam się podobał, subskrybujcie kanał, wciskajcie łapkę. Dziękuję, do zobaczenia, do następnego odcinka. Tu jeszcze można jedną rzecz powiedzieć, ale ja nie jestem tego... Dobra, słuchaj, bo ja muszę na chwilę to zatrzymać. Zatrzymaj.